traficie inaczej chyba niż z takimi horrorami, ale to fajnie. No co, powtórzę z wczoraj. Źle, że wygraliśmy? O to chodzi. Dobrze jest. Dwa zwycięstwa, tak jak mówiliśmy, to jest nasz wymarzony start. Na razie jutro jest Francja, bardzo trudny przeciwnik, nie ukrywajmy. Grają super koszykówkę, aczkolwiek trzeba szukać swoich szans. Mniej więcej, jeżeli oni zagrają tak jak jutro z Finami, no nie ukrywajmy, można gdzieś tam pokusić się jakąś niespodziankę. Idealny początek mistrzostw. Dwa mecze, dwa zwycięstwa. Lepiej się nie dało. Z dwóch meczów, jak dwa wygrywasz, to nie da się lepiej. W każdym bądź razie, tak czy inaczej, musimy walczyć dalej. To nie jest koniec, tak? To są dopiero pierwsze dwa mecze. Zostały nam jeszcze trzy i mam nadzieję kolejne w Lille. Czułeś tą rękę bolącą? Boli, bo muszę przyznać, że boli. Ale chyba dobrze, że Znaczy, no tak jak mówię, ważne, żebyśmy grali zespołowo. To, że ja dwie czy trzy akcje pociągnąłem, kilka innych akcji zagrał Adam, kilka zagrał Marcin, wszyscy dzisiaj zaprodukowali i, że tak powiem, każdy dołożył swoją cegiełkę do tego zwycięstwa. 7 sekund przed końcem mieliście 7 punktów przewagi, a potem co się stało? Zdarzają się takie rzeczy. No, ważne, że jest to zwycięstwo. Szkoda oczywiście tej końcówki, bo mogło to naprawdę spokojnie się zakończyć, 8-10 punktów, pojechać do domu, odpocząć. Było trochę nerwówki, no ale co, no taki jest sport. Jutro jak jest z Adamem Zmienieńkiem, byłeś zaskoczony, że aż tyle miejsca mam, że tam nikt nie poszedł do pomocy? Nie, no to ja już widziałem, jak była zmiana krycia, widziałem, że Gorti bierze swojego zawodnika na plecy, to dla mnie otwiera się automatycznie autostrada, no i nie ma co, trzeba jechać do końca. No. Za trzecim razem oni zmienili i podałeś do Gortata? No to przeczytaliśmy to, wiedziałem, że w końcu oni będą chcieli troszeczkę inaczej zagrać, bo jeżeli dwa razy ktoś zdobywa bardzo łatwo punkty, to trzeba zmienić, trzeba się zaadaptować, to by było dziwne, jeżeli by się do tego nie zaadaptowali. Była otwarta pozycja dla Marcina, no, zauważyłem, że jest możliwość, żeby mu podać, myślę, że fajnie wykończył, także dwa punkty kolejne, jest dobrze, myślę, że powinniśmy dalej tak grać jako zespół i będzie okej. Okay. Przegraliście zespół 8 punktami, jak to możliwe z zespołem, który jest niższy? Niższy? To był niższy zespół? No nie mają środkowego, ale ich trójki są 10 cm wyższe od nas. No, w każdym bądź razie, okej, przegraliśmy zbiórkę. Na pewno jest dużo rzeczy, które mogliśmy zrobić lepiej w tym meczu. Na pewno kilka błędów w obronie, w ataku też. Myślę, że kilka decyzji było podjętych zbyt pochopnie. No ale panowie, no... Jest dobrze, mamy dwa zwycięstwa, jedziemy dalej. Teraz trzeba przygotować się na Francję. No właśnie, myślisz, że Francuzi po tym, co pokazali wczoraj z Finami, dosyć zaskakujący mecz. Czy to coś znaczy, że my też możemy pokusić się o jakąś... Ja myślę, że Finowie grają bardzo fajną koszykówkę zespołową. Mają dwóch graczy w zasadzie, na których się to wszystko opiera, którzy są, no, nie ukrywajmy, na najwyższym europejskim poziomie. Reszta się dostosowuje do tego i pomaga jak tylko może, także myślę, że Francuzów trochę zaskoczyli, Francuzi wydają mi się troszeczkę nieskoncentrowani, weszli w mecz. No i potem tak to jest, jak da się rozrzucać takiemu zespołowi jak Finlandia, może mieć naprawdę duże problemy, także no nie wiem, jeżeli jutro Waca będzie tak trafiał jak dzisiaj, może ja coś dołożę, może ktoś jeszcze coś dołoży, zobaczymy. No, na razie trzeba rzeczywiście skupić się, obejrzeć wideo, zobaczyć, gdzie są ich słabe i mocne strony i będziemy walczyć. Nie masz wrażenia?